Cyklista, ale również alpinista, czterotysięczniki i te sprawy to dla niego pikuś. Ja myślę, że również spotkamy się i o tym też kiedyś porozmawiamy. Mam nadzieję, bo jest o czym. Oczywiście spotkanie zorganizowało Radio Oko. Dziękuję też mediom za przybycie. Radio Oko razem z Oczkiem, z Ostrołęckim Centrum Kultury. I dzisiaj będziemy rozmawiać głównie o Afryce, czyli Wagadugu 2012, czyli o wyprawie, jak sama nazwa mówi, data z zeszłego roku. Ja nie będę już tutaj przedłużać. Powiem tylko, że zdjęcia, fotorelacje, materiał z tego jutro zobaczycie na miejskich portalach. Tak więc zachęcam do ich odwiedzania. Przywitajcie, Ernest Jóźwik. Witam Państwa serdecznie. Dziękuję przede wszystkim za zaproszenie, możliwość podzielenia się z Wami zdjęciami, wspomnieniami i zapraszam. Jeśli można, to światło proszę zgasić. Czyli Remi z Bartoszyc. Co nieco o wyprawie, o przygotowaniach. Pół roku przygotowań, najwięcej oczywiście zdobywanie funduszy, sponsorów, mediów, bo to razem się wszystko ze sobą zazębia. Tak jak tu widzicie, nauka jazdy, nazwijmy to terenowej, biwakowania, wspólnie spędzone chwile, żeby się dograć, żeby nie było spięć w czasie wyjazdu. Takie przygotowania można ograniczyć do 2 miesięcy, jeśli mamy wystarczającą ilość funduszy, jeśli rezygnujemy ze zdobycia wiz w kraju i w pobliskich, bo też w Berlinie zdobywaliśmy te wizy, można to spokojnie zamknąć w 1 miesiąc. Tak jak mówię, pół roku przygotowań, ciągłego wiszenia na telefonie, na gadu-gadu, Skype'ach i tego typu komunikatorach. Wzdłuż wiosek, oczywiście śmietników brak, więc wygląda to tak jak widać. Wszędzie widać głównie mężczyzn, kobiety raczej gdzieś pochowane, pilnują dzieci, zajmują się gospodarstwem domowym, mężczyźni, albo prowadzą jakąś działalność handlową. Albo jakieś drobne usługi, drobna produkcja. Bądź jak niestety większość wylegują się po prostu w słonku i czekają, aż żona coś poda do zjedzenia. To bardzo afrykański właśnie jest, że mężczyźni tam no, nie za bardzo porwą się do pracy. Kobiety niestety muszą. Mają dużo dzieci, więc trzeba coś ugotować, oprać. I na tym mniej więcej przebiega im cały dzień. Chcieliśmy sobie zrobić zdjęcie z tym człowiekiem. On oczywiście chciał je koniecznie zrobić na tle Mercedesa. Swojego oczywiście. Posiadać auto czy motocykl w tamtych rejonach jest to naprawdę coś. Tak mniej więcej nocowaliśmy. Odjeżdżaliśmy od głównej drogi 100, 500, 800 metrów, żeby nikt tam nie przeszkadzał. Jakiś kącik taki w miarę osłonięty od ludzi, żeby nie było nas widać, żeby nikt tam nie przeszkadzał. Tam spędzaliśmy noc, poranek, śniadanie i ruszaliśmy dalej. 210 już za to 50 mniej. No to jednak jest, wiesz, to masz 50 kilo, żeby zatankować, żeby zabrać rzeczy.